Ewa Wachowicz zdradza w fakcie swój wspaniały przepis na syrop z cebuli, czym zabija jego okropny zapach. Gdy była dzieckiem, na widok i zapach syropu z cebuli dostawała dreszczy. Po latach Ewa Wachowicz, 52 litry. Przecinek postanowiła ulepszyć skład specyfiku idealnego na przeziębienie i dziś dzieli się z czytelnikami faktu swoim wyjątkowym przepisem. Co takiego dodała do mikstury? Kiedy byłam mała i chorowałam, to ani rodzice, ani dziadkowie nie biegli od razu do apteki po lekarstwa. Tylko próbowali wyleczyć mnie domowymi sposobami. Wszyscy wiemy, że syrop na kaszel z cebuli z dodatkiem miodu to samo zdrowie. Ale rzadko które dziecko pokocha taki smak. Ja szczerze nie znosiłam tej mikstury. Dlatego była ona zmorą mojego dzieciństwa, opowiada nam Ewa. Ewa Wachowicz. Pełne trudów dzieciństwo na wsi. Do zjedzenia łyżeczki nie przekonywał jej nawet słodki smak, zapach cebuli zniechęcał mnie tak bardzo, że nie chciałam tego syropu tknąć i przez długie lata miałam do niego uraz. Dopiero kiedy dorosłam i zaczęłam realizować się kulinarnie, zmodyfikowałam znienawidzony przepis, dodając do niego goździki. Od tej pory uwielbiam syrop z cebuli i teraz sama leczę nim moich bliskich. Także moją mamę, więc role się odwróciły, śmieje się Ewa Wachowicz. Proporcje na słoiczek. 2 cebule, 2 ząbki czosnku, kilka goździków, miód, można użyć cukru. Pokrojoną cebulę i czosnek wraz z goździkami umieszczamy warstwami w słoiku i zalewamy miodem. Odstawiamy w zacienione miejsce na 1 dzień. Po tym czasie przechowujemy w lodówce. Stosujemy 1 łyżkę 3 razy na dzień. To się zaczęło, gdy była dzieckiem. Ewa Wachowicz opowiada o tym, co zmieniło jej życie. Ten artykuł po raz pierwszy ukazał się na stronie Faktu 1, 02/2022 roku.